Już 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21 wspólnie wybierzemy naszych przedstawicieli do samorządów wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Każdy głos jest ważny, więc wspólnie wybierzmy naszych przedstawicieli. Liczę, że 7 kwietnia frekwencja będzie bardzo wysoka i wszyscy razem wspólnie zadecydujemy, jak będzie wyglądała nasza gmina. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach świętowało 30-lecie swojego istnienia. Jubileusz stał się okazją zarówno do podsumowań dotychczasowych sukcesów, jak i roztoczenia planów na przyszłość. Okolicznościowymi statuetkami za wkład i rozwój spółki uhonorowani zostali burmistrz Obornik Tomasz Szrama, przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Stec oraz zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Ireneusz Schiller. Blisko 100 przedsiębiorców z terenu gminy Oborniki przywitał burmistrz Obornik Tomasz Szrama na 2. Kongresie Firm w Obornikach. Wydarzenie zorganizowane przez Biuro Promocji i Sportu oraz Centrum Rekreacji Oborniki i Bistro Bowling Bar miało na celu zarówno dostarczenie fachowej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwoju oraz możliwości pozyskania na ten rozwój środków, jak i umożliwienia ponadbranżowego spotkania przedsiębiorców, którzy swe biznesy prowadzą na terenie gminy Oborniki. Dzisiejszy kongres to okazja, żeby przybliżyć przedsiębiorcom lokalną grupę działania Kraina Trzech Rzek. Działamy na naszym terenie dość długo i mamy bardzo bogatą ofertę dla osób, które chcą podejmować działalność gospodarczą, które chcą rozwijać działalność, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować we własne firmy. Świetna inicjatywa. Kongres w Obornikach to faktycznie możliwość poznania wspaniałych przedsiębiorców. Dziś jestem tutaj z tematem komunikacji międzypokoleniowej. Jest to temat bardzo ważny, istotny dla wszystkich przedsiębiorców i mam nadzieję, że dzięki mojej prelekcji choć kilka osób będzie wiedziało, jak dogadywać się z pracownikami w różnym wieku. To, co jest ciekawe i fantastyczne w tej imprezie, to, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać. Rozmawiają ze sobą przedsiębiorcy, szukają klientów, ale też dzielą się doświadczeniami. Mówi się, że jedyną stałą rzeczą w biznesie jest zmiana. I to jest prawda. Bo oczywiście powiedzenia powiedzeniami, natomiast biznesmeni, szczególnie ci, którzy prowadzą małe, średnie firmy, wiedzą, jak często ulegają zmianom. Zmienia się sytuacja rynkowa, zmieniają się ludzie w firmach, jedni odchodzą, inni przychodzą. Dlatego dzisiaj mówiłem o technikach, o możliwościach zmian, o sposobach, jak dokonać zmian, jak reagować na zmiany, które zostają nam czasem narzucone przez regulatorów różnego rodzaju. Pokazywałem systemy, a nawet jak można to zrobić w takiej mikroskali, czy zrobić taką mikroingerencję, żeby przyniosło to dobre efekty. Myślę, że takie spotkania są wielce, wielce ważne. One bardzo często są niedoceniane. Mówi się, że jakaś konferencja, ktoś tam pogada, chwileczkę posiedzimy, zjemy kanapkę i napijemy się kawy i pójdziemy. Ja czuję, że tu jest zupełnie inna energia. To właśnie nie jest tego rodzaju konferencja. Tutaj się dzieją fajne rzeczy, taki pozytywny ferment. No i raz jeszcze gratulacje dla organizatorów. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co Wam się udaje robić. Trzymam kciuki za kolejne edycje. Można już podsumować, że 2. kongres w Obornikach to udane wydarzenie. Po już zebranych opiniach uczestników wiemy, że trafiliśmy z tematami, z czego się bardzo cieszymy i zapraszamy na kolejne kongresy najbliższy za rok. 12 kwietnia Cech Rzemiosł Różnych zaprasza na Festiwal Rzemiosła oraz grę miejską Zagrajmy w Rzemiosło. Wydarzenie odbędzie się w Obornickim Ośrodku Kultury. Cześć, już 12 kwietnia o godzinie 10 widzimy się w OOK na Festiwalu Rzemiosła. Czeka na Was, moc atrakcji. Gra miejska, do zgarnięcia vouchery do Media Expert. Pokazy zawodów rzemieślniczych. Stacja degustacja. Posmakuj lokalnego rzemiosła. Punkt doradztwa zawodowego. Oraz wiele innych. Przyjdź i zobacz, że warto wybrać rzemiosło. Czwartego kwietnia na rynku oferty przedszkolnej pojawiła się nowa placówka. Tego dnia odbyło się oficjalne otwarcie publicznego przedszkola Champion Kids. Placówka zlokalizowana przy ulicy Gołaszyńskiej 35 poszerzyła ofertę gminy Oborniki dla najmłodszych dzieci, które wkraczają w tak ważny dla ich rozwoju świat edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola Champion Kids. Oficjalne otwarcie naborów nastąpiło już w marcu. Wiemy już, że wystartujemy z grupą przedszkolaczków. W czerwcu odbędą się nabory uzupełniające. Przedszkole Champion Kids to kolejny projekt realizowany przez zespół Champion Akademii, Centrum Sportu i Edukacji w Obornikach. Oprócz oczywiście podstawy programowej realizowanej we wszystkich publicznych przedszkolach, nasze przedszkole będzie także zapewniało dzieciom zajęcia dodatkowe. Takie jak gimnastyka, karate, zajęcia sportowe na basenie.
Dysponujemy swoją salą gimnastyczną, a także salkami dydaktycznymi do przeprowadzania zajęć językowych. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony przedszkolechampion.pl, a także naszego fanpage'u na Facebooku Przedszkole Champion Kids Oborniki. Znajdą tam Państwo wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, dotyczące wszystkich zajęć, które będą realizowane w naszym przedszkolu, a także poznają Państwo kadrę pedagogiczną, która będzie nauczała nasze przedszkolaczki.